Witam bardzo serdecznie na wspólnym kolędowaniu w Styżyńcu. Witam naszych gości. Ja mam nadzieję, że my tak rozpoczniemy ten rok, że to nie będzie... Też tak mówiłam w Perkowicach, tam występowały dzieci ze szkoły podstawowej w Ortelu. Nie będzie to pierwsze i ostatnie spotkanie w tym roku. Będziemy się spotykali częściej, bo ja uważam, że warto jeszcze po tej pandemii, po tym, gdzie się nie spotykaliśmy. I będziemy współpracowali i szkoła, stowarzyszenie, koło gospodyń, bo naprawdę się da. I cóż, na ten nowy rok w imieniu swoim i pana wójta gminy Biała Podlaska życzę państwu, żebyśmy byli dobrze. Tego życzyłam też w Perkowicach. Żebyśmy byli dla siebie dobrze i żebyśmy korzystali z tego świata. On jest naprawdę piękny. Także cieszmy się tym życiem, spotykajmy się. Także wszystkiego dobrego na ten nowy rok. Dzisiejsze nasze spotkanie to występ naszych uczniów, państwa dzieci. Będą to jasełka pod tytułem Wielkie rzeczy uczynił mi. Szumiały grozą drzewa, cierpienie, strach i lęk, z bólem serca cię szuka. Jezusie! 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 Ludzie, czy ktoś widział Jezusa? 12-letniego chłopca odłączył się od nas i nie możemy go znaleźć. Może tam został, wracajmy. A matka w sercu chowała wszystkie wspomnienia. Ojciec twój i ja szukaliśmy ciebie. Czemuście mnie szukali? Czy nie wiecie, że powinienem być w tym, co należy do mojego ojca? Boże, dzięki ci. Odnalazło się moje dziecko. Tak się martwiliśmy. Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział. Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu. I był im poddany. A matka jego chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swym sercu. Mamo, czas najwyższy, abyś mi opowiedziała o moich narodzinach. Wiem, że to, co cię spotkało, było dla ciebie trudne. Tak, synku. Ale dlaczego chcesz, żebym ci o tym opowiedziała? Przecież jesteś Synem Bożym. Pragnę, abyś mi o tym opowiedziała, bo komu jak nie Jezusowi? Zatem zacznijmy od początku. Wszystko to wpisałam w swoim pamiętniku. Zgodnie z naszym zwyczajem zostałam przeznaczona Józefowi z rodu Dawida. Czułam lęk, ogromny lęk przed nową rzeczywistością. Samej nie wolno wybrać mi było sobie męża. Jednak zdawałam sobie, że tylko miłość może dać szczęście w małżeństwie. Ale przecież serce to nie sługa. Nie mogłam nakazać Józefowi, aby mnie kochał. Ufałam jednak, że Józef będzie dobrym, łagodnym mężem i że nie będzie nadużywał swojej władzy. I tak się stało. Jest szlachetnym człowiekiem. W dniu ceremonii zaślubin miałam tylko 14 lat. Zgodnie z obyczajem żydowskim, po zaślubinach żona przez rok przebywa w odosobnieniu od męża. Zatem nie mieszkaliśmy z Józefem razem, ale uczucie do niego we mnie już kiełkowało. Czułam, że go pokocham. W tym czasie zdarzyło się coś niezwykłego. Wyobraź sobie, synku, jestem sama w domu. Nalewam wody ze studni. Nagle pojawia się dziwna, lśniąca postać, jakby zjawa. Anioł Gabriel? Nie bój się, Maryjo. Znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz, porodzisz syna, któremu nadasz mi Jezus. Domyślam się, synku, wtedy, że chodzi o dziecko Józefa. Lecz po chwili tracę pewność. Będzie on wielki i będzie nazwany synem Najwyższego, a Pan Bóg da mu tron jego praojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba, a jego panowaniu nie będzie końca.
nic nie rozumiem. Jednak dziecko nie będzie ze związku z Józefem? Pytam anioła. Jakże się dostaje, skoro nie znam męża? Duch Święty stąpi na ciebie i osłoni cię. Dlatego też święty, który się narodzi, będzie nazwany Synem Najwyższego. Gabriel przytulił mnie wtedy delikatnie. Zapewnił, że aniołowie będą czuwali nade mną dzień i noc. Po czym odszedł, zostawiając mnie samą. Dopiero wówczas rozpłakałam się. Nie wiedziałam, nie myślałam, co się stanie. Niczego nie widziałam, nie wiedziałam. Stałam, siedziałam i szlochałam. Nawet nie potrafiłam się modlić, ale czułam, że Bóg jest ze mną. Wtedy też po raz pierwszy poczułam, że Ty, Syneczku, jesteś pod moim serduszkiem. Dopiero w Betlejem pojawił się lęk. Było w to, gdy byliśmy z dala od domu, a ja poczułam, że nadszedł czas rozwiązania. Dzisiaj wiem, jaki był Boży zamysł, ale wtedy, wyobraź to sobie, synku, czuję, że niedługo pojawisz się na świecie, a my jesteśmy tacy bezradni. Józef puka od drzwi do drzwi. Dobry człowieku, przyjmij nas. Moja żona nie da rady dalej iść. Ludzie, chciałbym was przyjąć, ale spuściłaś nie tło. Nie tu mam gości. Błagam, bracie. Przykro mi, przykro. Życzę szczęścia. Niech Bóg ma was w swojej opiece. Dobrzy ludzie, przyjmijcie. Człowieku, widzisz mnie. Zbliża się Pan zastępu, Bóg jest nam dany, dziś ma się narodzić. Wszystkie miejsca zajęte, czuję, że się coraz gorzej. Płaczę zalękniona, składam ręce do Boga i błagam. Jednak wszystko na nic. Wyobraź sobie, synku, co wówczas czuliśmy. Wreszcie, nie znalazłszy pomocy, zdani tylko na siebie, rozżaleni, udaliśmy się za miasto. Czułam się coraz gorzej. I najgorsza była ta świadomość, że nie zapewniłam Ci godnego miejsca narodzin. Boże, Ojcze w niebie, przytul nas do siebie. Boże, Ojcze w niebie, przytul nas. Boże, Ojcze w niebie, przytul nas do siebie. Boże, Ojcze w niebie, przytul nas. Gdy tak wędrowaliśmy w ciemnościach nocy, Józef dostrzegł stajenkę, a w niej żłóbek. Czułam, że za chwilę w tym okropnym miejscu, w ciemności, przyjdziesz na świat. I tak się stało. Musiałaś być rozżalona. Nawet nie wiesz, jak bardzo. Wyobrażasz sobie? Zamiast ciepłego domu ciemna, zimna stajenka. Zamiast łóżka, siano i żłób. Boże, co ja wtedy przeżywałam? Przykro mi, że musisz ty z tobą.
Potępiacie. Nie potrzebuję
może potrzebuje pomocy, a na pewno potrzebuje miłości. Chodź, owieczko. Jezus, przymus pokój i miłość. Jezus, przymus pokój i miłość. Nie potępiajmy, ale kochajmy siebie nawzajem. Nie potępiajmy, ale kochajmy siebie nawzajem. Jezus przyniósł spokój i miłość. Przez ludzi na całym świecie. Historię Bożej rodziny będą przekazywali z pokolenia na pokolenie. Jest chwileczkę. Mamusiu, i co dalej? Postanowiliśmy z Józefem jak najszybciej opuścić to niegodne, aczkolwiek uświęcone Twoją obecnością miejsce i zamieszkaliśmy w Nazarecie. Pewnego wieczora, gdy gwiazdy jaśniały na niebie, a ja usłyszałam Ciebie na rękach. Nasz dom odwiedzili niezwykli goście. Pokój temu domowi! Pokój królowi! Pokój! Czemu zawdzięczam tę niezwykłą wizytę? Panowie jest drogi i zapewne szukają gospody. Ja mogę podać jedynie łyk wody. Może źle trafiliśmy, ale na wszelki wypadek zapyta, czy to dzieci w twych ramionach to potomek Dawida? Szukamy go po całym świecie. Bracia, skąd o tym wiecie? To jest Jezus. Synu Boga żywego, jestem Kacper, przyjmij złoto ode mnie. Oto Mirra, dar od Melchiora dla króla żydowskiego, a pana mojego. Kadzidło zechci przyjąć od Baltazara, sługi uniżonego, który uznaje Ciebie za króla swego. I tak oto objawiłeś się ludziom jako Bóg i człowiek. Trzej mężczyźni gościli jeszcze u nas przez kilka dni. Pewnej nocy we śnie ukazał im się anioł pański i polecił, by inną drogą wracali do swoich krajów. W tym czasie także Józef miał sen, jemu również ukazał się anioł i polecił, abyśmy uciekali. Żądny władzy król Herod wysłał oprawców, aby cię odnaleźli, a kiedy ten się nie powiódł, nakazał im wymordowanie wszystkich chłopców w wieku do 2 lat. Synku, wszystkie te sprawy chował w swoim sercu. Kiedyś przekażę je ludziom, aby spisali historię Twojego istnienia. Mamo, kocham Cię i dziękuję, że powierzyłaś się Bogu Ojcu. Stałaś się matką wszystkich. Tak, syneczku. Yeah.
ha, ha.